Czasu na tyki tu. Dobra,
Witamy z Inowłodza. Jest z nami zawodnik gospodarzy Mariusz Stańczyk. Dzień dobry. Przede wszystkim gratulujemy wygranej. Dzisiaj zdecydowane zwycięstwo 4-0 nad gośćmi z Żarnowa. No i prosimy parę słów odnośnie tego meczu, podsumowania. Jak waszym zdaniem mecz przebiegał? Bo chyba bardzo dobrze się dla was zaczął przede wszystkim. Oczywiście, zaczął się dobrze, szybkie wykończenie akcji naszego napastnika. Strzał, bramkarz praktycznie bez szans. Udało się, później zdecydowanie łatwiej się grało i no, każda sytuacja nas nakręcała i w sumie wynik pokazuje, jak to wyglądało. Tak, jeszcze oczywiście kartka czerwona dla zawodnika drużyny przeciwnej, no też łatwiej się grało, tak? Ale mecz chyba można powiedzieć przez większość tego spotkania pod waszą kontrolą. No to jakoś wyszło, przeciwnicy no, też starali się grać długą piłką, więc nasze przechwyty, trochę utrzymywaliśmy się przy piłce, no i wynik fajny, dobrze będzie dzisiaj niedziela kończyć. Zdecydowanie tak. Gości znacie chociażby z zeszłego sezonu, czy dzisiaj was czymś zaskoczyli? W tamtym sezonie mecz taki bardzo zacięty, 3-2 wygrana wasza w Żarnowie, teraz chyba troszeczkę inaczej, ale jak drużyna gości się prezentowała dzisiaj według was? Nie, no widać, że chłopaki się rozwijają i no, wynik na pewno nie pokazuje tego, jak oni potrafią na pewno grać. No akurat no, nie zawsze się układa to jakby no, chciało się, tak? I no, chłopaki też trochę włożyli siły, no ale niestety muszą gorycz porażki przełknąć. Kogoś dzisiaj wyróżnimy za to spotkanie w waszej drużynie? No na pewno napastnik nas wykorzystał, co miał wykorzystać. Myślę, że też ta drużyna też podeszła do tego meczu zmobilizowana i to też wynik pokazuje, że się nam to udało. Trener stara nam się wpoić pewne rzeczy, żebyśmy zawsze byli skupieni i podchodzili pod przeciwnika i myślę, że to dzisiaj też troszeczkę było widać. Zdecydowanie potwierdzamy, było to widać na sam koniec. O co walczycie w tym sezonie i kto wzmocnił drużynę z Inowłodza? Może tak pokrótce. No, jesteśmy wzmocnieni młodymi zawodnikami. Chłopaki z Tomaszowa trochę przychodzili, pomagają nam. Myślę, że to jest dobry prognostyk na przyszłość, bo młodzież w końcu trochę widać w naszej drużynie. No, o co walczymy? No, o to walczymy, żeby każdy mecz był wygrany, a co z tego wyjdzie, no zobaczymy na koniec sezonu, tak? Jeszcze nie wiadomo, jak ten sezon się potoczy, jak długo będziemy mogli grać.
Oczywiście tego Wam życzymy, żebyście co mecz byli tak szczęśliwi jak po tym dzisiejszym. No i do zobaczenia w kolejnych spotkaniach. Bardzo dziękuję. Tym razem jest z nami zawodnik Kasztelana, Tomasz Mazur. Tak, dzień dobry, witam. No niestety nie udało się dzisiaj zdobyć punktu. Nie udało też się strzelić bramki, chociaż walczyliście w tym meczu o tą przynajmniej jedną zdobyć właśnie bramkową. Porażka 4-0. No jak Twoim zdaniem ten mecz wyglądał? Zaczęło się chyba źle bardzo. Na pewno porażka boli. No, zaczęliśmy bardzo źle, bo szybko stracona bramka. Przeciwnicy sobie troszkę ułożyli to spotkanie. Chociaż my próbowaliśmy też, nie? Mieliśmy swoją okazję tam gdzieś na 1-1, nie wykorzystaliśmy, zaraz poszła kontra, straciliśmy na 2-0, no i później po moich dwóch żółtych kartkach, moi zawodnicy, koledzy musieli grać w dziesiątkę. No i wiadomo, jak się gra w dziesiątkę, jeszcze przy tak dobrze zorganizowanym przeciwniku, który grał wysoko, długą piłkę, nie mieliśmy praktycznie już nic do powiedzenia. No właśnie, natomiast jak chodzi o tą czerwoną kartkę, chyba nie wynikała z jakichś tam bardzo brutalnych zagrań, tylko po prostu faule taktyczne przerywałeś akcję w środku boiska, prawda? No pierwsza żółta kartka, no to rozmawiałem teraz też z sędzią po meczu. Ja jako kapitan podszedłem, gdzieś tam próbowałem za kolegów gdzieś dyskutować z nim. To nie były też jakieś tam dyskusje, tylko no takie przekazywanie i takie informacje, żeby no inaczej się zachowywały w innych sytuacjach, tak? Ale upomniał mnie. Później dwa razy, za trzecim razem dał mi żółtą kartkę. No i w końcówce pierwszej połowy dostałem za faul, gdzieś przerwałem w środku pola, dał mi drugą żółtą kartkę. No ja oczywiście, ja sam sobie tej pierwszej żółtej kartki, druga oczywiście, tak, zasłużona, wszedłem zawodnikowi Inowłodza od tyłu, ale tej pierwszej żółtej kartki nie dałbym. Z mojej perspektywy. Natomiast w pierwszej kolejce wygrana po walkowerze, gospodarze nie pojawili się na meczu, później remis, teraz no ta pierwsza porażka, widzę. Natomiast o co powalczycie w tym sezonie? Na pewno naszym celem jest powalczenie o awans w tym sezonie, bo mamy taką kadrę i taki zespół, który spokojnie może grać w okręgówce. No dzisiaj nie wyszedł mecz z przeciwnikiem, który tak samo pretenduje do gry w okręgówce. Także życzymy kolejnych bardziej udanych meczów niż tutaj dzisiaj. No i aby udało się zrealizować ten cel i ucieszyć kibiców w Żarnowie. Tak, myślę, że będziemy robić wszystko, żeby jak z meczu na mecz wyglądało to jak najlepiej i w przyszłym sezonie znaleźć się w lidze okręgowej. Dziękujemy bardzo i do zobaczenia. Również dziękuję, do zobaczenia.